Dzień dobry, a w salonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Pierwszy raz w tej roli w Studiu Trójki. Witamy. Dzień dobry Państwu. Panie ministrze, kiedy zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego? No, Rada Bezpieczeństwa Narodowego zbierze się wtedy, kiedy będzie wymagała tego sytuacja. Na pewno zbierze się wkrótce. Czy zbierze się przed wyborami? No, na razie takiej sytuacji nie było. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował i podejmuje zawsze prezydent. No, na razie według jego oceny nie ma takiej konieczności. Ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego było 1 lipca. Czy od tego czasu, pana zdaniem, nie wydarzyło się nic, o czym Rada Bezpieczeństwa Narodowego mogłaby porozmawiać? To znaczy nie wydarzyło się nic takiego, żeby w takim formacie się zbierać, bo oczywiście zdarzeń było mnóstwo. I jeżeli sytuacja tego wymagała, no to prezydent, rzecz jasna, i ośrodek prezydencki konsultował się z rządem. Sam pan prezydent spotykał się z wicepremierem Siemoniakiem, z ministrem spraw zagranicznych. Ja sam na polecenie pana prezydenta uczestniczyłem w spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją cudzoziemców. Także generalnie jakby te kontakty są. Natomiast... Ale ten kryzys migracyjny, który mamy, uchodźcy, to jest temat dla Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Myślę, że taka jest tutaj wola pana prezydenta, że przede wszystkim do tego, żeby spotkać się w takim sformalizowanym gronie, no to musiałyby być po temu jakieś formalne przesłanki. Nie mamy takich przesłanek? Znaczy jest problem, natomiast ciągle nie mamy danych dotyczących migracji. A jakie to są formalne przesłanki, pana zdaniem? Formalne przesłanki takie, że rzeczywiście w czasie tego spotkania zapadną określone decyzje. Tymczasem mamy w tej chwili do czynienia przede wszystkim z kampanią wyborczą. Tutaj prezydent nie bierze udziału w wyborach i nie chciałby, żeby tego rodzaju przedsięwzięcia, czy tego rodzaju właśnie sytuacje, jak spotkania Rady Bezpieczeństwa, były wpisane w kampanię wyborczą. A zakłada pan, panie ministrze, że w czasie takiego spotkania, w czasie posiedzenia Rady nie mogą zapaść żadne istotne decyzje czy ustalenia pomiędzy siłami politycznymi, w tym składzie prezydent, ministrowie, liderzy opozycji? Do tej pory, ja przypomnę, że była próba podjęta przez panią premier spotkania się z liderami opozycji i innych partii i w zasadzie wszyscy uznali, że takie spotkanie bardziej by się wpisywało w bieżącą kampanię wyborczą niż w rzeczywiste rozwiązanie problemów. No może dlatego, że organizowała to premier i wtedy politycy opozycji mówili, no kampania wyborcza. Ale skoro pan mówi, że prezydent nie bierze udziału w kampanii wyborczej, to może jest to argument za tym, żeby takie posiedzenie właśnie w takim gronie zorganizować. No jeszcze raz powtórzę, tak, o ile byłyby po temu jakieś przesłanki. Natomiast... No, ja powtórzę pytanie, nie ma przesłanek? Nic się nie dzieje? Nie. Dzieje się bardzo dużo, ale też bardzo niewiele wiemy, tak? To znaczy to ciągle nie wiemy... To okazja, żeby się dowiedzieć, obradując w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Ciągle nie wiemy ilu, bo już wiemy prawie na pewno, że przyjmiemy tych uchodźców, natomiast nie wiemy jak wielu ich będziemy chcieli przyjąć. Nie wiemy na jakich zasadach, nie wiemy według jakich kryteriów. Tych informacji nie otrzymaliśmy od rządu. Do tej pory poza tym rzeczywiście jednym spotkaniem rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, w którym uczestniczyłem, po tym spotkaniu, wtedy była mowa o 2000 uchodźców, teraz się mówi o kilkunastu, dwunastu, nie wiemy ilu. Poczekajmy na wyniki dzisiejszego spotkania ministrów spraw wewnętrznych, ale jeszcze raz powiadam, no, formuła Rady Bezpieczeństwa jest efektywna i skuteczna w momencie, kiedy nie towarzyszą temu emocje związane z walką wyborczą. No, formuła jest taka, że są tam i ministrowie, i politycy opozycji, co ważne w kontekście także pana zachęty sprzed kilku czy kilkunastu dni, to pan mówił, że decyzje w sprawie uchodźców powinny być uzgodnione między rządem a opozycją, tak żeby rząd nie podejmował decyzji, za które za chwilę być może w ogóle już nie będzie odpowiadał. Tak. To może to jest to miejsce, w którym można rozmawiać. No takie było, jest i było również stanowisko prezydenta, tylko no, rozwój wydarzeń, właśnie mówię, to nie doszło w skutkach spotkanie premier z politykami również partii opozycyjnych, no pokazuje, że rzeczywiście na miesiąc przed wyborami, bo to
już jest tylko 4 tygodnie z ogonkiem małym. No trudno oczekiwać jakiejś rzeczowej debaty, kiedy wszystko się odbywa w rytmie wyborczym. Panie ministrze, czy z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa przyjęcie 12 tysięcy uchodźców, bo taka jest propozycja Komisji Europejskiej, to jest zagrożenie dla Polski? No zagrożenie dla Polski jest przede wszystkim fakt, że takie decyzje mogą zapadać poza jakby naszymi suwerennymi organami, że one będą nam narzucane. To ale jest... jeśli to my postanowimy, że chcemy przyjąć 12 tysięcy i to będzie nasza suwerenna decyzja, to jest zagrożenie, czy jesteśmy w stanie udźwignąć ten problem? W sensie technicznym oczywiście byłoby to bardzo trudne, bo mówimy, to są dwa aspekty. Jeden jest aspekt techniczny, drugi polityczny. I tego ciągle nie wiemy. Czy zgadzamy się z rządem, deklarował, że nie będzie to stały mechanizm. Czy zgadzamy się na zasadę taką, że oto Komisja Europejska, później Rada Europejska będzie decydowała o kwotach przyjmowania kolejnych fal cudzoziemców w momencie, kiedy nie została rozwiązana kwestia w ogóle, na jakich zasadach mamy tych nowych przybyszów przyjmować. Czy rzeczywiście wszyscy, którzy przybędą do Europy, będą mieli prawo stałego osiedlenia i czy to osiedlenie będzie przymusowe, bo zwróćmy uwagę, że do tej pory mieliśmy do czynienia z taką polityką poszczególnych państw europejskich, że każde państwo przyjmowało tych uchodźców czy emigrantów, bo to byli w większości jednak emigranci, a nie uchodźcy ekonomicznych, na swoich własnych zasadach. W tej chwili usiłuje się narzucić całości państw europejskich jedną odgórną zasadę. Mnóstwo pytań nie znalazło do tej pory odpowiedzi. Technicznie jesteśmy w stanie przeprowadzić? No, znaczy technicznie dać im dach nad głową i zapewnić takie warunki, żeby nie byli głodni, prawda? I pozbawieni opieki lekarskiej. Oczywiście, no, ale czy to rzeczywiście będzie prowadziło do realnej integracji tych ludzi ze społeczeństwem? Czy my w ogóle mamy ich przyjmować już jako docelowo przyszłych naszych obywateli? Czy przyjmować tylko na jakiś ściśle określony czas? No to też nie, na to pytanie nie mamy dzisiaj pełnej odpowiedzi. No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie. Opracowana w 2013 roku w BBN-ie, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, zawiera taki fragment, który mówi właśnie o tym. Fragmencik odczytam. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby takie, w którym Polska pozostałaby społeczeństwem spójnym, w którym nowi obywatele byliby zintegrowani z resztą mieszkańców. W innym przypadku zaistniałoby z jednej strony negatywne zjawisko powstania gett imigrantów, a z drugiej grozi to narastaniem niechęci do przybyszów i nastrojów ksenofobicznych. To co zrobić, żeby ten negatywny scenariusz się nie zrealizował? No nie, no przede wszystkim jednak utrzymać zasady suwerennych decyzji w tych kwestiach. Ja przypomnę, że my jesteśmy ciągle takim przedpolem dla państw Unii Europejskiej i NATO, które w razie jakiegoś zagrożenia kryzysu na wschodzie przyjmie tą właśnie pierwszą falę uchodźcą. W tej chwili mamy dużą migrację, silną migrację ze wschodu. Ci ludzie się dobrze aklimatyzują, ale ja też powiem i pewno pan miał i może słuchacze do czynienia również z migrantami z krajów islamskich. Tak, jest dużo lekarzy w Warszawie i oni doskonale tutaj funkcjonują, czy jacyś informatycy, czy inni, prawda? Więc do tej pory odbywało się to w niejako sposób naturalny. Nie było tak, że Polska była zamknięta na migrantów, również tych z innych kultur, z krajów egzotycznych. Tylko to jest argument za tym, żeby nie bać się migrantów. Nie bać się migrantów, ale bać się kwotowego przydzielania ludzi, którzy zresztą, powiedzmy sobie wprost, oni wcale nie chcą przyjeżdżać do Polski. Oni chcą jechać do Niemiec albo do Szwecji. I to jest też taki problem, że w pewnym sensie Niemcy, które nie chcą zweryfikować swojego prawa dotyczącego migracji, tam jest wewnętrzna dyskusja silna, prawda, między środowiskami bardziej na lewo i bardziej na prawo, ekstrapolują swoje problemy na resztę państw. Mówi, podzielmy się solidarnie, prawda, tym problemem. Natomiast na razie przynajmniej na tym etapie wewnętrzna dyskusja w Niemczech, zresztą kontrowersje się pokazały, tak, prawda? Nastąpiła zmiana decyzji, jeśli chodzi o kontrolę granic, no, wskutek głównie
tutaj protestów rządu Bawarii, najbogatszego landu w Niemczech, więc tam też są różne kontrowersje, no ale na razie jakby chcą narzucić ten model swój, czy ten, tą konieczność podzielenia się tym problemem innym państwom. Ja panie ministrze, patrzę na zegar, więc jeszcze jeden temat chciałbym, żebyśmy poruszyli, bo ważny, dotyczący nas także wszystkich. Mówił pan przed chwilą, że na miesiąc przed wyborami trudno o poważną debatę w polskiej polityce. Czy zmiana emerytalnych przepisów jeszcze w tej kadencji Sejmu, to w związku z tym jest dobry pomysł? Nie, no to zmiana pojawiła się na miesiąc przed upływem kadencji Sejmu, ale jest wypełnieniem zobowiązania prezydenta sprzed ponad pół roku w końcu lutego. Wtedy kandydat na prezydenta Andrzej Duda przedstawił 10 punktów i 10 punkt mówi o tym, że będzie prezydentem aktywnym i który będzie przeprowadzał zmiany legislacyjne. No, dwa posiedzenia Sejmu, jedno posiedzenie Oczywiście. Senatu. Możliwe przepracowanie tego projektu? Możliwe było wprowadzenie tego projektu w ciągu niespełna 10 dni między końcem kwietnia a początkiem maja, z długim weekendem majowym w środku. I wtedy mówi pan o tym poprzednim projekcie. W 2012. Ale pamięta pan też, co mówili wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości, politycy opozycji o takim procedowaniu. Podobnie było z ustawą hazardową, która została skierowana przez prezydenta Kaczyńskiego do Trybunału Konstytucyjnego właśnie w związku z wątpliwościami dotyczącymi tempa prac, a dzisiejszy prezydent, a wówczas minister prezydenta mówił tak, sposób procedowania co do prędkości był szokujący. Tamta ustawa była przegłosowana przez kilka dni także w parlamencie. Nie, ja przypomnę, że dyskusja na temat rozwiązań emerytalnych trwała czas jakiś i była podjęta próba referendum. Tutaj prezydent idzie za głosem i opinią większości Polaków, których głos przy wprowadzaniu tej ustawy, z którą mamy teraz do czynienia, był absolutnie pominięty i konsultacje społeczne się nie odbywały. Realizuje swoje zobowiązania. Nie są one realizowane w rytmie wyborczym, tylko zgodnie z tym kalendarzem, który sobie założył na początku tego roku, czyli już ponad pół roku temu. Prezydent słucha Polaków, a pan jako szef BBN-u pewnie patrzy do strategicznego przeglądu bezpieczeństwa przygotowanego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przez pana poprzednika, w którym czytamy, że jednym z istotnych zagrożeń na przyszłość jest dla nas sytuacja demograficzna. Czytamy tak w innym dokumencie, Biała Księga Bezpieczeństwa. W perspektywie najbliższych lat z powodu niekorzystnych zmian demograficznych zagrożone jest stabilne funkcjonowanie systemu emerytalnego i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj mamy, ja bym powiedział, rezerwy proste, to znaczy mamy ciągle podaż na rynku pracy. Młodzi ludzie nie mogą znaleźć pracy, mimo że rzeczywiście niewątpliwie mamy, i to jest w dłuższej perspektywie poważny problem, problemy z demografią. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy są w wieku w tej chwili przedemerytalnym w związku z wydłużeniem czasu pracy, którzy są jednakowoż chorzy i niezdolni do tej pracy, więc funkcjonują na jakichś pomostówkach, zasiłkach i tak dalej, więc myślę, że w obecnej sytuacji, również w układzie demokratycznym, wydłużenie wieku przejścia na emeryturę wcale poprawie na rynku pracy nie służy. Tutaj chodzi przede wszystkim o stworzenie warunków pracy dla młodych. Czyli projekt, czytając te dokumenty i odnosząc się do argumentów, nie zagraża finansom publicznym na przyszłość w Polsce i bezpieczeństwo finansowe jest zapewnione? Dyskusja o kosztach. W ocenie skutków regulacji mowa jest o 40 miliardach złotych, które trzeba z budżetu państwa dołożyć. Ale dalej czytamy w tym projekcie, w tym uzasadnieniu, w perspektywie długoterminowej obniżenie wieku emerytalnego może przełożyć się jednak na dalsze zwiększenie wydatków na świadczenie emerytalne, czyli więcej niż 40 miliardów. To prawda, no ale tutaj jest jeszcze kwestia taka, że równolegle zakładamy, że będzie wzrośnie efektywność samej pracy i wzrośnie też zatrudnienie dla ludzi młodych, z którym w tej chwili nie mamy do czynienia. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Marcin bardzo. Zaborski, do usłyszenia.